Cześć kochani, z tej strony ciocia Ania. W tym odcinku opowiemy sobie, jak kiedyś przekazywano wiadomości, jak kiedyś przekazywano listy, jak to robi się dzisiaj. Pokażę Wam również, jak poprawnie zaadresować kopertę, po to, byście mogli wysłać list do swojej babci, do swojego dziadka, do swojej cioci, do swojego wujka, do swojego kuzyna, kuzynki czy koleżanki z wakacji. Jesteście gotowi? Zaczynamy! W dawnych czasach wiadomości przekazywali ludzie, których nazywano posłańcami lub gońcami. Chyba najbardziej znanym, mitycznym gońcem jest Filipides. Według greckiego historyka Herodota został on wysłany do Sparty w celu przekazania prośby o udzielenie zbrojnej pomocy Ateńczykom przed bitwą pod Maratonem z Persami. Ponoć również i on, po odniesieniu przez Ateńczyków zwycięstwa, pobiegł z Maratonu do Aten, by ogłosić tę radosną nowinę i przekazać, że flota perska zmierza teraz do Aten. Dystans, który pokonał Filipides, wynosił około 40 km. Okazał się jednak dla niego zbyt duży. Po osiągnięciu swojego celu posłaniec umarł. Historia ta stała się inspiracją do biegów maratońskich, których popularność rośnie i które od samego początku są ważnym punktem Igrzysk Olimpijskich. Indianie do przekazywania informacji używali ognisk i koców. Wysyłali do siebie znaki w formie chmur dymu. Miały one różną wielkość i różną częstotliwość, dzięki czemu można było odczytać pewne informacje. W przekazywaniu wiadomości pomocne mogą być także zwierzęta. Czy słyszeliście kiedyś o gołębiach pocztowych? Gołębie pocztowe charakteryzują się tym, że wracają do swojego gołębnika, czyli miejsca, w którym mieszkają, z nawet bardzo dalekich odległości. Gołębie były wykorzystywane do przekazywania informacji już w starożytnym Egipcie i starożytnej Persji. W starożytnej Grecji przesyłano dzięki nim informacje o zwycięzcach Igrzysk Olimpijskich. Obecnie gołębie pocztowe hoduje się raczej w celach sportowych niż pocztowych. Członkowie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych chętnie biorą udział także w wystawach, na których prezentują i podziwiają swoje ptaki. Zanim do przewozu listów zaczęły być wykorzystywane samochody, pocztę wspomagały także konie. Poczta konna popularna była w wielu krajach. W Ameryce Północnej poczta konna działała pod nazwą Pony Express. Działała na obszarze wielkich równin i gór skalistych. Na trasie, która liczyła 3100 km, utworzono placówki pocztowe, które były od siebie oddalone o około 16 km. Mniej więcej tyle koń jest w stanie poruszać się kłusem, czyli dość szybko, z jeźdźcem na swoim grzbiecie. Kiedy kurier dojeżdżał do kolejnej placówki, zmieniał konia, zabierał torbę z listami i pędził dalej przed siebie. Dzięki Google każdy internauta może poczuć się trochę jak kurier poczty konnej. Z okazji 155. rocznicy utworzenia Pony Express Google przygotowało okazjonalne Google Doodle w formie gry, w której zadaniem internauty jest zebranie jak największej liczby listów. Oczywiście każdy etap kończy się w stajni, w której kurier zmienia konia. W czasie zbierania listów należy uważać na kaktusy, kamienie i inne przeszkody, które znacznie spowalniają nasz przejazd. Zanim list trafił od nadawcy, czyli tej osoby, która go wysłała, do adresata, czyli odbiorcy listu, troszkę czasu minęło. Kiedy jeszcze nie było SMS-ów, MMS-ów, maili czy komunikatorów internetowych, korzystano telegramów. Telegramy obsługiwano przy użyciu telegrafów. Ich popularność wzrosła wraz z pojawieniem się alfabetu Morsa, opartym na systemie kropek i kresek. Przykładowy telegram, nadany w Polsce w latach 80., wyglądał tak. Pokażę Wam teraz, jak prawidłowo zaadresować kopertę. Czego będziemy potrzebować do tego, by prawidłowo zaadresować kopertę? Oczywiście będziemy potrzebować koperty, będziemy potrzebować również długopisu, no i będziemy potrzebować także znaczka pocztowego. Jeśli wszystko macie, zaczynamy! Z prawej strony na dole koperty podajemy dane adresata,
czyli osoby, do której list ma trafić. W lewym górnym rogu umieszczamy dane nadawcy, czyli swoje, jeśli to my wysyłamy list. W prawym górnym rogu naklejamy znaczek. Tak zaadresowaną kopertę możemy wrzucić do skrzynki pocztowej. Sztuka pisania listów nazywana jest epistolografią. Kiedyś wysyłane przez ludzi listy były znacznie ładniejsze. Współcześnie najwięcej listów drogą pocztową przychodzi do nas z urzędów, banków i różnych instytucji. Mało kto wysyła ręcznie pisane listy na papeterii, czyli specjalnym, dekorowanym papierze. A szkoda, bo otrzymanie takiego ręcznie napisanego listu wyzwala w odbiorcy bardzo pozytywne emocje. Jeśli będziecie chcieli napisać list lub wysłać kartkę pocztową do mnie, dajcie znać. Podam Wam adres. W tym odcinku to już wszystko. Opowiedzieliśmy dzisiaj sobie o tym, jak na różne sposoby mogą być przekazywane wiadomości, jak mogą być wysyłane listy. Pokazałam Wam również, jak prawidłowo adresować kopertę. Pod filmikiem znajduje się link do rysunku, który przygotowała dla Was ciocia Asia. Pod filmikiem znajduje się również link do facebookowej grupy dla rodziców i opiekunów Rozwijaj się radośnie z ciocią Anią. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Uciekam, bo pada deszcz.